Cześć, ja Agnieszka i witam Was w mojej kuchni razem z Mariuszem, który jest moim operatorem. Cześć Wam! Jakie najczęściej wybieracie mięso do obiadu? Lubicie potrawy pieczone, smażone czy duszone? Jak przyprawić mięso, by było miękkie i soczyste? Zostańcie, bo podam Wam przepis na rewelacyjnego indyka pieczonego w musztardzie. Zapraszam! Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jesteśmy również na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i Pani Beato, bardzo się cieszę, że podobają się Pani moje przepisy. Do zrobienia! Indyka pieczonego w musztardzie potrzebujemy udziec z indyka i pieczarki, musztardę, majeranek, paprykę w proszku, sól i czosnek, który zapewni niesamowity aromat. Mięso z udca indyka myjemy, osuszamy i kroimy na mniejsze jakieś właśnie kawałki. To już wielkość, podzielicie sobie tak jak uważacie. Z takiego właśnie udca możecie również przygotować pysznego domowego kebaba. Kliknijcie kartę. Mariusz niedawno był na kebabie i stwierdził, że mój domowy kebab jest zdecydowanie lepszy. Przygotujcie sobie jakieś naczynie lub garnek z pokrywką i mięso będzie lądowało właśnie w tym naczyniu czy też garnku. Mięso musimy porządnie z każdej strony wysmarować musztardą. A jak wysmarujemy musztardą, to sypiemy solą, majerankiem i papryką. Musztardę możecie wybrać, jeśli chcecie mięso bardziej pikantne, to musztardę pikantną. A ten kawałek zapomniałeś posmarować. Bo będę to smarować od razu w środku. Pieczarki, jeśli macie małe, to zostawiacie w całości, a duże kroimy na ćwiartki, w zależności, czy też połówki, w zależności jak małe czy tam duże pieczarki macie. Ja mam takie bardzo ogromne, więc na ćwiartki. I teraz te pieczarki i czosnek wciskamy tutaj między mięso. Piekarnik nagrzewamy na 190 stopni termoobieg i pieczemy mięso przez godzinę. Po godzinie zdejmujemy pokrywkę i pieczemy kolejne 20-25 minut, żeby się z wierzchu lekko zarumieniło, obniżając temperaturę o jakieś 10-15 stopni. Przykrywamy i mięsko ląduje w piekarniku. Jeśli uwielbiacie mięso z indyka, to zapraszam do zrobienia pysznego gulaszu z warzywami. Kliknijcie kartę. I obiadek gotowy. Udziec indyka w musztardzie pieczony w piekarniku. Można nakładać i jeść. Plus do tego jakaś surówka ulubiona i obiadek gotowy. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia karkówki duszonej i kurczaka pieczonego w piekarniku. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa! Do zobaczenia następnym razem. Pa!